Cześć wszystkim w poradniku jak rysować mangę. Witam się z wami Jorisu i dzisiaj nauczę was jak rysować uszy pod różnymi kątami. Rzecz jasna, przygotowałam kilka puz, więc praktycznie możemy przejść do rysowania. Nie zapomnijcie jednak, że warto przyłożyć się do pracy na samym początku, ponieważ szkic stanowi bazę, na podstawie której będziemy dalej rysować. Wiedząc właściwie wszystko, ruszmy do nauki. Jak się przygotować? Realizm a manga wykorzystuje właściwie dwa całkiem inne zaplecza rysownicze, ale w niektórych aspektach nauka rysunku w obu dziedzinach wygląda całkiem podobnie. Więc aby narysować kształt uszu, który w mandze jest zdecydowanie uproszczony, potrzebujemy zdjęcia realnego ucha, czyli chociażby swojego. Jak widzicie, ja już swoje mam, więc powiem teraz, na czym skupimy swoją uwagę. Będziemy starali się odcelować takie części jak obrąbek, czyli górną część ucha, idąc dalej dół łódkowaty, czółenko, kolejno dół trójkątny, muszlę oraz jej górną część, wcięcie międzyskrawowe oraz płatek małżowiny usznej. Co prawda, ucho składa się z znacznie więcej części, ale w mandze taka wiedza, którą przedstawiłam, będzie dla nas jak najbardziej wystarczająca. Linie pomocnicze. Ano właśnie, moje kochane żabcie, nie mamy linii, która będzie określała wielkość uszu. I tutaj może pojawić się główny problem przy ich rysowaniu, ale nie zniechęcajmy się, w końcu jestem po to, aby w jakiś prosty sposób wbić wam tę wiedzę do rączek. A więc do naszkicowania uszu będziemy wykorzystywać chociażby linię położenia oczu. Szkicujemy. Zaczniemy od postaci z frontu. Pierwsze, co musi przykuć naszą główną uwagę, to linia położenia oczu. Właściwie zauważycie, że rysując ucho, opierając się na tej linii, to w efekcie końcowym linia ta będzie znajdowała się mniej więcej w środku ucha i tą informację lepiej sobie zakodować. Szkicowanie zaczynamy od górnej części ucha, gdzie ma pojawić się łuk określający obrąbek. Następnie kreślimy linię w dół pod lekkim kątem, gdzie w połowie długości, czyli mniej więcej na wysokości linii położenia oka, zakreślamy linię w stronę kości policzkowej. Dół tej linii wyginamy łukiem do góry, ale znacznie mniejszym niż górną część ucha. Ponawiamy te kroki dla drugiej strony. Taki szkic może nam wystarczyć, ale dla bardziej ambitnych rysowników możemy dodać środkową część ucha. Przejdźmy do twarzy obróconej pod pewnym kątem w poziomie. Zaczynamy ponownie od rysowania górnej części ucha i kroki rysowania są bardzo zbliżone do poprzednich, z taką jednak różnicą, że z tego widoku ucho jest znacznie szersze, czyli musimy uwzględnić tutaj szczegóły wnętrza ucha. I teraz należy zwyczajnie patrzeć na swoje zdjęcie posiłkowe i starać się przenieść niektóre elementy z realizmu na mangę. Teraz twarz pod pewnym kątem, ale tym razem pochylonej nieco w dół. Ucho w tym położeniu powinno wyglądać niemalże identycznie jak w poprzednim szkicu, z taką różnicą, iż górna część ucha jest nieco spłaszczona i wyciągnięta do góry, natomiast dolna część wygląda bardzo podobnie. Kolejno twarz z profilu. Teraz ucho należy narysować w pełnej okazałości, czyli elementy wewnętrzne powinny wyglądać prawie że identycznie jak przy realizmie, ale biorąc pod uwagę rzecz jasna tylko te elementy ucha, o których wspomniałam na początku odcinka.
Na koniec narysujemy ucho od tyłu, przy czym twarz jest obrócona pod lekkim kątem. Musimy skupić się na narysowaniu zewnętrznej warstwy ucha i w tym momencie kształt jest dość specyficzny, ponieważ wygląda jak spłaszczony okrąg wygięty w jedną stronę, a strona zależy od położenia twarzy, jaką chcemy narysować. Obiecałam Wam wiele puls, ale odcinek wtedy miałby kupę czasu, więc przygotowałam fiszki rysunkowe, gdzie znajdziecie więcej przykładów rysowania ucha, a także rozwinięcie do rysowania uszu elfa. Co w następnym odcinku? Nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy zajmować się anatomią młodzieńców, czyli szeroko omówimy sylwetkę chłopca z frontu. Rzecz jasna, nie zapomnijcie oczywiście zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz jak zawsze zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Dodam, że mamy tam wyzwania rysunkowe, gdzie zwycięzców konkretnych edycji nagradzamy rzeczowymi fantami, więc szybko przyłączcie się do nas. I to byłoby wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!